Od poniedziałku 5 lipca w Brudzowicach działa nowa filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Leona Kursiewicza w Siewierzu. Serdecznie zapraszam do filii bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach wszystkich mieszkańców miasta i gminy Siewierz. Filia jest teraz zlokalizowana w nowym miejscu w Brudzowicach. Została przeniesiona z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z ulicy Głównej 16 do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ulicy Szkolnej 2 w Brudzowicach. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru filii oraz do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej filii. Przeniesienie filii biblioteki do nowej lokalizacji było możliwe dzięki funduszowi sołeckiemu. Filia została otwarta dzięki funduszu sołeckiemu, którym mogliśmy przeznaczyć, oczywiście za zgodą naszego pana burmistrza Zdzisława Banasia, i dzięki niemu i jego przyzwoleniu ten obiekt, mam nadzieję, że będzie lepiej żył, po prostu zacznie żyć, bo w tej chwili było to przeznaczone dla emerytów, dla organizacji takich naszych tutaj lokalnych, ale od kiedy jest zrobiony remont w remizie, no główne spotkania odbywają się właśnie w remizie. Mamy tam zaplecze, dużo miejsca, natomiast ten budynek po prostu stał taki pustostan. W tym momencie wydaje mi się, że biblioteka ma tutaj naprawdę ogromne szanse na to, żeby się pokazać, że to miejsce żyje, że tutaj mogą przyjść nasi mieszkańcy, przede wszystkim z maluchami, bo dzięki temu, że mają przystosowane. Tutaj wiemy, że biblioteka cały czas dużo robi dla młodzieży, dużo różnych zajęć prowadzi i dzięki temu ta młodzież będzie miała gdzie to robić. Oczywiście wcześniej też było robione, tylko w innych warunkach. Teraz mają warunki, wydaje mi się, bardzo doskonałe i powinni się cieszyć. Myślę, że rodzice powinni też być zadowoleni z tego. Natomiast organizacje małymi kroczkami będą miały swoją siedzibę w remizie. Tam przygotujemy pomieszczenie po bibliotece, zaadaptujemy dla emerytów. Myślę, że cała społeczność będzie po prostu zadowolona. Jednym z pierwszych gości odwiedzających nową filię był burmistrz miasta i gminy Siewierz, pan Zdzisław Banaś. Nasza miejsko-gminna biblioteka w ostatnim czasie, w tym czasie trudnym, funkcjonowała. Nasi mieszkańcy mieli dostęp do księgozbiorów. Dostarczamy książki do naszych mieszkańców na zamówienie. Także myślę, że nasza miejsko-gminna biblioteka w tym trudnym czasie zdała egzamin i myślę, że dobrze służyła naszym mieszkańcom. Również ta filia, jestem przekonany, że od poniedziałku, jak zaczynamy funkcjonowanie już w pełnym zakresie, że będziemy w pełni zadowalać naszych mieszkańców w zakresie wypożyczania książek, jak również korzystania z czytelni, z tego wszystkiego, co miejsko-gminna biblioteka proponuje dla naszych mieszkańców, a więc nie tylko wypożyczanie książek, ale również wiele zajęć dla naszych najmłodszych mieszkańców i wiele dodatkowych zajęć i przedsięwzięć, które w najbliższym czasie będą w tych bibliotekach organizowane. Do szybkiego i sprawnego uruchomienia nowego punktu bibliotecznego przyczyniło się wiele osób. Składam serdeczne podziękowania dla burmistrza miasta i gminy Siewierz za możliwość przeniesienia filii bibliotecznej w Brudzowicach do nowej lokalizacji. Serdeczne podziękowania składam również na ręce pani Lidii Kieras, sołtys Brudzowic, która w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do przeniesienia naszej filii. Serdeczne podziękowania składam również dla wszystkich mieszkańców Brudzowic, którzy czynnie zaangażowali się w akcję przeniesienia biblioteki i w jeden dzień w sprawny sposób przenieśli cały księgozbiór oraz cały majątek naszej filii. Serdecznie dziękujemy również wszystkim osobom, które również przyczyniły się do tego, że filia może funkcjonować w nowym miejscu. Serdeczne podziękowania składam również dla pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu za ogrom pracy włożonej w to, żeby ta filia działała w nowych warunkach. Z otwarcia nowej placówki cieszą się również jej pracownicy, którzy zapowiadają wiele atrakcji dla swoich młodych czytelników. Bardzo się cieszę, że już od 5 lipca będziemy mogli się spotkać w naszej nowej placówce w filii w Brudzowicach przy ulicy Szkolnej 2. Od 5 lipca zaczynają się zapisy na wakacje, które odbędą się od 2 do 6 sierpnia w godzinach w poniedziałek, czwartek od 10 do 12, wtorek, środa, piątek od 16 do 18. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli się spotkać już w nowym miejscu, na nowej placówce.
Będziemy organizowali różne quizy, zabawy plastyczne. No i myślę, że dużo fajnych atrakcji, więc tak jak mówię, od 5 lipca już ruszają zapisy, liczba miejsc jest ograniczona i mam nadzieję, że się spotkamy w większym gronie.